Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck na kolejnej edycji akcji Wspieraj Kulturę, książki na wagę złota. Jest to już czwarta edycja. Cieszymy się, że doszliśmy tak daleko. Myślę, że każdym rokiem będziemy mieli dla Państwa kolejne propozycje. Pan Robert będzie zaskakiwał nas i innych wieloma różnymi pomysłami. Panu Robertowi serdecznie dziękujemy. Ja już jemu oddaję głos. On będzie... naszych gości. Pan Robert będzie prowadził spotkanie, także proszę bardzo, serdecznie dziękuję. Witam serdecznie, przepraszam na początku za spóźnienie, ale nie było to łatwe jakby zorganizować całą logistykę, żeby wszystko wypaliło dobrze, prawda? Głos mi trochę drży, ale na początku chciałbym przywitać naszych bohaterów, naszych gości, Katarzynę Bondę i Mariusza Czubania. Że zacznę od pani Katarzyny Bondy, to jest tegoroczna laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru, Nagroda Czytelników, autorka bestsellerowych powieści takich jak... Znaczy w ogóle nie był cały cykl, przygotowałem sobie kartkę, ale myślę, że w opłynę i powinien jakby bardziej z serca o pani Kasi, o panu Mariuszu, bo pan Mariuszu głos nadal drży. Jest tak, znakomita polska pisarka, no, najlepszy flow, jeśli chodzi teraz o promocję po prostu. Każde czasopismo kobiece typu Pani L, Pani Kasia tam jest. Zaraz będzie twój styl, możecie. Zaraz będzie twój styl, ekranizacje, dolary, po prostu najlepsza promocja. Teraz napisała powieść Okularnik. Zachęcam do zakupu. Pani Zenona Siemańska przygotowała książki, można je zakupić na dole. Pan Mariusz Czubań, którego jestem fanem od zawsze, po prostu nadal nie wierzę, że tutaj siedzi jego postać Rudolfa Hańca, policjanta, profilera. Po prostu kupiła mnie po całości, lubi witaminki, tak jak ja, jak najbardziej. Pan Mariusz jest profesorem antropologii kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego badania koncentrują się wokół problematyki kultury popularnej. Jest autorem powieści 21.37, to jest pierwsza powieść cyklu z Rudolfem Hańcem. Również otrzymał za nią Nagrodę Wielkiego Kalibru, czyli tak naprawdę i pani Kasia, i pan Mariusz są laureatami tej nagrody. Chciałbym zauważyć, że pan Mariusz jest posiadaczem pierwszego dana w karate tradycyjnym. No i chyba po wstępie. Dla mnie to jest ważne, bo jest po prostu, pomimo tego, że jest profesorem, ma takie zacięcie trochę podwórkowe, co bardzo w literaturze. A teraz tak naprawdę podziękowania dla wszystkich osób, oprócz mnie, które brały w tym udział, że jesteśmy tutaj razem, że możemy gościć tak wspaniałych pisarzy. Jest mega gorąco, płacimy się, ale tak. Dziękuję za wsparcie tej imprezy, bo tak naprawdę nie dałoby się tego zrobić bez pieniędzy. Firmie Kotrem i pani Sylwii Piątkowskiej, która od 2 lat tutaj serdecznie wraz z rodziną wspiera prywatnie tą akcję. Sylwii Gęsiarz za wsparcie również finansowe i za udostępnienie noclegu. Panie Zenonie Szymańskiej z Księgarni Pobudzkiej, która również od początku akcji jest z nami. Mojemu bratu Tomaszowi Jasiakowi, który tak naprawdę jest głównym fundatorem tej imprezy. Krzysztofowi Markiszowi, który co roku również wspiera firmę Solaris Travel, Przemkowi Jastrzakowi. Tu jest jeszcze, mamy tak. Pana Zbigniewa Barana, przewodniczącego osiedla numer 7. Grafikowi Patrykowi Górnikowi. Panu Andrzejowi Sękiewiczowi, który również z pomocną dłonią wyszedł tutaj, jest radnym gminy Kłobuck. Po prostu poszedłem do niego i porozmawiałem, widać, że to jest człowiek, który jest otwarty na kulturę i chce pomagać drobnym akcjom, które dzieją się tutaj w Kłobucku. To jest także zarząd osiedla numer 4 i 7. Całemu zespołowi firmy Avenet, która robiła wszystkie projekty graficzne i promocyjne. Wydawnictwu WAB, w tym pani Wylewcie Wiśniewskiej, która jakby zawierzyła w ten projekt na początku, wydawnictwo Albatros, wydawnictwo Oficynka, staroście Kłobuckiemu, panu Henrykowi Kieburze, Rafałowi Ścieburze, prywatnie podkreślam, jako tutaj jedną ze sponsorów, i pani Monice Rzyk, która jakby zna się od początku trwania istnienia tej akcji, moje fanaberie i wymysły, za wsparcie medialne kanałowi Zielonemu i panu
Zielący, Gazecie Kłobuckiej, Dziennikowi Zachodniemu, Gazecie Wyborczej, Kulisom Powiatu, Radiu Jura, Radiu Fiat oraz wszystkim portalom książkowym, które brały również w tym udział. Chciałem również przekazać żonie podziękowania wielkie, że pozwala mi na to po tym wolnym czasie. Kamilowi Markiszowi, Przemkowi Pytlowi, który jest obecnie za granicą, Filipowi Antonowiczowi, Sławkowi Domańskiemu, który również mnie wspierał i zawsze ratował dobrym słowem, i moim znajomym z Częstochowy, którzy w zeszłym roku jakby wsparli tą akcję i teraz są tutaj. Powiem jeszcze, że na sali jest kilku headhunterów z Częstochowy, że tak powiem, po angielsku, i prawdopodobnie będzie otwarte okno transferowe i akcja przeniesie się również do Częstochowy, a tutaj będzie prowadzić ją pani Monika, gdzie będę służył wsparciem i radą. Bo jak wiadomo, na akcję jest potrzeba wiele pieniędzy, a tutaj jest w Kłobucku bardzo trudno z wsparciem finansowym. Także rozmowy będą trwać w pizzerii Patio, okno transferowe otwarte, FIFA jest, działamy w Patio. Jeśli czekam na propozycje, a teraz przechodzimy do zadawania pytań i wywiadów. Także witam jeszcze raz, oklaski dla wszystkich. Wydaje się, że jeszcze jedną rzecz należy powiedzieć, to znaczy po pierwsze bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć u Państwa i cieszę się, że tak licznie przybyliście. Natomiast chciałam tutaj przedstawić takiego młodego człowieka, chodzi o Roberta. Ja pamiętam, jak się poznaliśmy, to było, nie wiem, rok czy dwa lata temu. Robert podszedł do mnie właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału i powiedział, że on się bał do mnie podejść. Więc jakby oczywiście w tym momencie, i potem dosyć długo rozmawialiśmy, i w tym momencie skradł serce. Ja z podziwem i w ogóle wspieram kulturę i Ościa przede wszystkim. I z podziwem patrzę, co ty robisz, i chciałam zaapelować do wszystkich, jeżeli ktokolwiek tutaj jest, kto może mu pomóc, temu chłopakowi, żeby jeszcze więcej się udało, no to naprawdę dzięki takim ludziom takie rzeczy no po prostu powstają. Myślę, że się ze mną zgodzisz, nie? Zgadzam się. Brawa dla Ościa. To teraz jakby przejdziemy do różnych pytań. Jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, to proszę przerywać się w trakcie i pytać śmiało. Pozwolisz, Mariuszu, że zacznę od pani Kasi, bo mam takie... Proszę, ja mam mikrofon. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pani Katarzyna Bonda, większość pewnie wie, jest nazywana królową polskiego kryminału. I tak się zastanawiałem, czy nie boisz się po prostu tej detronizacji, bo jest wiele kobiet, które piszą i po prostu, żeby cię tam gdzieś nie chciały zepchnąć z tego stołka i po prostu podkładać ci szpilkę z jednej strony, kładą cię po ramieniu, a tak naprawdę tytuł jest zawodowy, no, w pełni zasłużony, ale jednak czy odczuwasz taki lęk i oddech na plecy? Znaczy, lęku nie odczuwam, w ogóle traktuję to jako dobry żarcik i traktuję to z przymrużeniem oka, natomiast jeśli chodzi o to, że kryminał w Polsce się rozwija i rzeczywiście wchodzi do naszej roboty coraz więcej wspaniałych autorów i autorek, to wypada się tylko cieszyć, dlatego że nie ma nic lepszego niż świeża krew. To znaczy wtedy ci starzy wyjadacze nie zostaną w kapciach i wezmą się do roboty i będą fabuły jeszcze lepsze dla Państwa. To jest niezwykle ważne, żeby jakościowo opowieść nie tylko się broniła, ale żeby każda następna była też i dla mnie wyzwaniem, ja to tak traktuję. A jeśli chodzi o konkurencję, no to ja już sobie wypracowałam taką, powiedziałabym, no znalazłam miejsce w tej nisze, w tym bardzo szerokim gatunku, jakim dziś jest powieść kryminalna, ponieważ jak zobaczycie, co się dzieje na półkach księgarskich, to właściwie mamy do czynienia już z bardzo wieloma podgatunkami, czyli każdy znajdzie coś dla siebie w kryminale, tak? Czyli mamy zarówno taką grubą powieść, jaką ja uprawiam, gdzie nie tylko jest zagadka, intryga i trup, ale też jest cała masa innych rzeczy, choćby jakiś zawsze uniwersalny temat, który taka opowieść, którą tak naprawdę wam opowiadam na ucho, która jest dla mnie najważniejsza. I wszystkie te elementy psychologiczne i obyczajowe, ale jest cała masa rzeczy takich, które nie wiem, są komedie kryminalne, są romanse kryminalne, jest kryminał retro, jest cozy, jest kryminał noir, jest klasyk i tutaj obok mnie siedzi na przykład klasyk, tak? Jakby
Zdarza się tak, że mamy wspólnych czytelników oczywiście, ale to też jest tak, że ktoś może nie lubić takich powieści, jak ja piszę, a może mu się podobają zupełnie inne rzeczy. No, byłabym zobowiązana. W Kowódzku jest ostry styl. Teraz, Panie Mariuszu, do Pana pytanie. Był Płasko, moją ulubioną postacią, jakby bohaterem jest Rudolf Heinz. I czy Ty sam za nim się stęskniłeś, że jakby był Płasko, myślałem, że będzie cykl z powieści z Płaskiem? Pewnie źle odmieniam, ale spoko, nadal z Płaską. Z Płaską, ale okej. Okay. Ale chodzi mi o tego Rudolfa Heinza. Czy się po prostu za nim stęskniłeś, tak jak ja? Bo ja się za nim stęskniłem. Napisałeś nową powieść. Rudolf Heinz jest po prostu świetny profiler i no nie wiem, jeśli Państwo go nie znacie, to trzeba zejść po prostu kupić tą książkę tam na dole, bo porywa. No, jeśli się komuś nie będzie podobać, to ja będę pieniądze, ale nie ma takiej możliwości. Czy Ty się za nim stęskniłeś, za Heinza? No Jościu, no, pogoda Ci nie służy, po prostu ten upał. Po pierwsze, nie mówmy sobie per pan, skoro mówimy sobie per ty. To raz. Po drugie, źle odmieniasz nazwisko, więc w ogóle się porobiło. Natomiast, proszę Państwa, to po kolei, bardzo krótko. Ja napisałem tak, ja mam dużo, mam wielu bohaterów, bo napisałem dwie powieści wspólnie z Markiem Krajewskim, Aleją Samobójców i Różę Cmentarny, i tam stworzyliśmy sobie takiego policjanta, który na wybrzeżu gdzieś tam grasuje i ogólnie tak jest. Mój główny cykl powieściowy to jest ten, którą stanowią powieści z owym profilerem, jak tam sobie wolicie, który przemieszkuje w Katowicach, ale ze względu na swój fach, no jest podnajmowany w różnych miejscach w Polsce i wykorzystywany. I rzeczywiście tak się składa, że po trzeciej powieści, która ukazała się 3 lata temu, ja sobie zrobiłem krótką przerwę, tak? Znaczy krótką przerwę, czyli 3-letnią przerwę od mojego bohatera, a on ode mnie. A w tym czasie zacząłem pisać coś zupełnie innego, nowy cykl powieściowy, powieść Martwe Popołudnie z ubiegłego roku zaczyna ten cykl. I teraz jest tak, mój powrót do mojego głównego, że tak powiem, bohatera, owego Rudolfa Heinza, jest związany z dwoma elementarnymi sprawami. Pierwsza jest taka, że mam kontrakt w wydawnictwie i muszę napisać, więc musiałem napisać. Prędzej, ja czekałem, kiedy oni upadną, muszę Państwu powiedzieć, kiedy moje wydawnictwo, ale ponieważ nie upadli, to musiałem w końcu napisać. No więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że dzięki temu, że to trwało trochę, to zdarzyła się po raz pierwszy rzecz dosyć dziwna. To znaczy taka, że ja rok chodziłem z książką, właściwie miałem ją ułożoną, Kasia świadkową tutaj w tej sprawie, bo i zadręczałem ją rozmaitymi kwestiami, prosiłem też o porady. Natomiast ja kompletnie nie wiedziałem, jak mam opowiedzieć tę historię. W ogóle nie kleiło mi się, jak to... Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale nie wiedziałem, jak opowiedzieć. I w pewnym momencie, jak ja wreszcie zrozumiałem, i to nie było żadne tam olśnienie, natchnienia, nic, po prostu zrozumiałem, jak ja chcę opowiedzieć tę historię, jak to musi być zrobione, to ja napisałem tę książkę w 2 miesiące. I ja nie mówię tego po to, żeby twierdzić, że jak człowiek napisze w 2 miesiące, to lepiej niż jak pisze w 7 lat. Co nie znaczy, że jak napisze w 7 lat, to od razu arcydzieło napisze, bo też mnie dobrego gniota może wytworzyć. W każdym razie nigdy w życiu nie miałem takiego poweru i rzeczywiście takiego pokładu energii wtedy, kiedy pisałem tę książkę. Mówię, to być może nie jest probierz, ale to coś mówi. To znaczy, to mówi, że rzeczywiście tutaj no, był taki stan flow, że tak się odwołam do klasyka. I naprawdę tak, a w ogóle, ta książka nazywa się Piąty Beatles. Jak byłem, proszę Państwa, ostatnio w uzdrowisku w Koczałkowicach, no w sumie nie jesteśmy już tak daleko, jakby tak na to popatrzeć, tylko do Katowic jeszcze kawałek. Przyszło 5 takich kuracjuszek i to, co było całe moje, ten jest Państwu, to jest się miód dzisiaj, na tam 5 kuracjuszek przyszło. I jedna mówi tak, proszę Pana, czy to jest powieść o Beatlesach? Bo ja się urodziłam w tym samym roku, co Paul McCartney. Na co ja mówię, proszę Pani, wiem, w którym roku. Ona mówi, no nie ma się czym chwalić. Ja mówię, no ale proszę Pani, też nie ma co dramatyzować. No i takieśmy sobie porozmawiali. W każdym razie Piąty Beatles to jest kryminał rasowy, pełną gębą, nie jest to powieść o Beatlesach i pisałem 2 miesiące. No ja bym chciał jeszcze raz zaznaczyć, że jeśli ktoś nie czytał i chciałby przeczytać, to można książkę dzisiaj kupić.
bo pewnie pod koniec spotkania nie będzie już żadnego egzemplarza. Teraz, Kasiu, do Ciebie kolejne pytanie. Pomimo tego, że jakby w każdym to jest rynek, każdy chce być na topie, jest duża konkurencja. Ty w swojej najnowszej książce też wymieniasz kilka powieści swoich kolegów pewnie po biurze i jeśli czytanie taki jak ja czegoś nie znał, to naprawdę zapisałem sobie gdzieś na boku, bo wiem, że polecasz coś dobrego, czyli tak naprawdę jakby dajesz otwartą taką ścieżkę. Ale też żeby... szydzę z niektórych, nie wiem czy zauważyłeś. Poczucie humoru. No ja podobrałem to tak, że po prostu jakby no można coś przeczytać więcej, tak? Pojawiały się tam nazwiska i Mariusza, i Zygmunta, i Gajek Grzegorzewski. Tak, no że po prostu, nie wiem, no reklamujesz ich, bo jesteś marką tak naprawdę, jesteś Katarzyną Mondo, jesteś dobrą marką, ale pokazujesz, że jeszcze w Polsce są inni pisarze, po których warto sięgnąć. Bo ja uważam, że polski kryminał jest znakomity i powinien być naszym dobrem eksportowym. Tak? No tak, przed chwilą właśnie o tym mówiłam w radiu, jak byliśmy. To jest tak, że ja nie wiem, czy ja już to mówiłam dzisiaj, czy... Ja to chyba w radiu, ale dzisiaj było tylko jedno pytanie. Bo to jest tak, że... Mariusz, ty to słyszałeś, to ja będę to... Nie rób takiej miny. Dlatego, że słuchajcie, to jest tak, że nasz kryminał polski to jest światowa liga, jeśli chodzi o jakość. I nie ma dubletów, nie ma rzeczy, które by się powtarzały. Oczywiście wchodzą młodzi ludzie, którzy próbują naśladować, tak? I jakby tworzą... rzeczy być może podobne, ale jeszcze myślę, że co najmniej 5-10 lat, kiedy zrobi się coś takiego, co się dzieje za granicą, że naprawdę ten rynek jeszcze jest w stanie wchłonąć bardzo wielu autorów. To, co jest najważniejsze, to ja pamiętam czas, bo jakby polski kryminał należy liczyć właściwie, to jest dekada, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo niewiele czasu, to jest 10 lat, może trochę więcej, Marek Krajewski był pierwszy, ale tak naprawdę to możemy liczyć na Festiwal Kryminału, teraz miał 12, prawda? Więc jakby zobaczcie, to jest niewiele czasu, a jak wiele udało się zrobić. I tak jak mówiłam, jakby te podgatunki, one są bardzo różnorodne i każdy znajdzie coś dla siebie zarówno jako autor, jak i czytelnik. Natomiast o czym chcę powiedzieć? Jeżeli zobaczycie, jak wyglądają te jakość anglosaskich tytułów, bądź skandynawskich tytułów, które są tłumaczone, bo nie wiem, czy wiecie, że u nas w Polsce wygląda to tak, że mamy właściwie 70% to jest rynek rzeczy tłumaczonych, a 30% to nasza polska literatura. Wiecie, jak jest na Zachodzie? W Wielkiej Brytanii oni mają 97% anglosaskich tytułów, a 3% to są tłumaczenia, wobec czego, żeby coś zostało przetłumaczone, to naprawdę musi być łebskie i super jakości. Czyli no tutaj nie będę wchodziła w tę dyskusję, dlaczego tak w naszym kraju jest taka prowadzona polityka, ponieważ i tak już jest o wiele lepiej. Natomiast jedynym problemem naszych autorów i w ogóle nasz problem, że jeszcze nie zawojowaliśmy świata naszym polskim kryminałem, to jest to, że piszemy po polsku, czyli piszemy w języku, który no, większość świata się nim nie posługuje, wobec czego niezwykle trudno skautom zobaczyć, sprawdzić autentycznie, jakiej to jest jakości. Jeśli chodzi o fabułę, strukturę, kompozycję, zabiegi wszystkie językowe i stylistyczne, naprawdę jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, natomiast nie ma programów translatorskich. Myślę, że teraz oddam też mikrofon Mariuszowi, który mądrzej o tym opowie. Nie ma pieniędzy na promocję. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, jeżeli spojrzycie na topki bestsellerów, czyli na najbardziej najchętniej kupowane produkty, no to kryminały znajdują się na samej górze. Obok książek tak zwanych celebryckich, obok poradników i książek kucharskich. Jakby to się nie dzieje z literaturą piękną. Literatura piękna, do tej pory, która była uznawana za wysoką, dzisiaj jest literaturą niszową, ponieważ jest ona kierowana do wyrafinowanego czytelnika. Jest tam bardzo trudna, na przykład autorzy tworzą nowe słowa, tworzą nowe konstrukcje, które są najzwyczajniej w świecie trudne do przełknięcia. Kryminał ma to do siebie, że choćby nie wiem ile tam było stron, tak jak u mnie w poradniku jest 8, 4, 5 stron. Książka, przypominam, jest bestsellerem i ludzie ją czytają w 3 dni, bo się nie da tego w 3 godziny przeczytać, bo jest niestety za grube. Ale nie zmienia to faktu, że trzyma w napięciu. No taka jest zasada, że kryminał musi być jednak stworzony w celach rozrywkowych. A jakie było pytanie? Już też zapomniałem, ale chciałbym się wtrącić, że jak będę już tym ministrem kultury od literatury, to zmienię. Ja tak chciałam zaproponować, tak, żebyś ty był ministrem kultury. Zrobię tak, Ostrzu, tylko tak. Trochę czasu. Ja myślę, że tak daje ci, wiesz, 7 lat, co? Zrobię. Umawiam się. Tutaj jesteście świadkami. Myślę, że byłbyś... Już mogę obiecać, że programy Translatora Polskie ale wiesz, to wtedy ja już będę, wiesz, w zupełnie innym miejscu. Będę za granicą już, to wiesz, to będziesz młodych musiał tak lobbować. Ale obiecujesz. Zrobimy to. Dobra.
Już jesteście tutaj w Kłobucku, także... Ja tylko dodam może jedno zdanie, bo to proszę Państwa, zaczynamy znowu troszeczkę stawiać się w takiej tej defensywnej sytuacji autorów, którzy mają poczucie, że piszą fajną literaturę i która, jakby to powiedzieć, nie znajduje dobrego odzewu w rozmaitych instytucjach. Ale znajduje. Ale, dobrze, może znajduje, ale powiem Państwu tak. Wielokrotnie słyszałem już panią minister kultury i dziedzictwa narodowego zresztą, panią profesor Milanowską, która mówi o tym, jak to ona bardzo lubi polskie kryminały i chwali polskie autorki i polskich autorów, w tym m.in. Katarzynę Bondę i mnie. Nawet niektórzy koledzy, co akurat wydaje mi się wyjątkowym lizusostwem, napisali listy dziękczynne do pani minister, dziękując im, my że... Nie. My nie, żeby była jasność. Natomiast jeśli tak jest, jeżeli te polskie kryminały rzeczywiście są takie dobre, to byłoby całkiem nieźle, gdyby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło zdecydowanie większe środki i uczyniło z na przykład literatury popularnej w Polsce pewnego rodzaju, nazywając rzecz tutaj po imieniu, mówimy o kwestiach marketingowych, produkt, ale też znak rozpoznawczy, tak? Na takiej dokładnie zasadzie, na jakiej Dekare, czyli prawda, szwedzki kryminał stał się no, dokładnie tym, czym jest IKEA, powiedzmy sobie, tak? To znaczy, jeżeli się mówi o Skandynawii, to mówi się o hokeju, mówi się o IKEA, mówi się o kryminałach skandynawskich, tak? W związku z tym naprawdę wydaje mi się, że można by było odrobinę więcej dobrej woli, żeby wspomóc tę literaturę, ponieważ cały czas istnieje też takie przekonanie, że jak człowiek napisze sonet, to z racji tego, że on napisał sonet, należy mu pomóc. No bo jak bo to niszowe, nie? Ale jak piszesz kryminały, to piszesz literaturę komercyjną, w związku z tym radź sobie sam. Otóż nic z tego, to znaczy rynek książki funkcjonuje troszeczkę inaczej. I jeszcze jedna rzecz w tej sprawie. Tak jak można spieprzyć sonet, tak samo można spieprzyć kryminał i odwrotnie. Można napisać bardzo dobry sonet i bardzo dobry kryminał. Myślę sobie, że tylko jakość powinna być kryterium rozstrzygającym o tym, z jaką literaturą mamy do czynienia. Nie chcę wchodzić już na moją ulubioną nagrodę literacką Nikę, więc powstrzymaj mnie ościu przed tutaj. To teraz zadam kolejne pytanie. Znaczy teraz tak, nie odnośnie ani książki twojej, Mariuszu, ani twojej Kasiu, tylko w pewnym momencie, jak Państwo wiecie, zamysł Jacek wspierał kulturę było to, żeby zasilić księgozbiór Kłobuckiej Biblioteki i bibliotek, które znajdują się na terenie naszego powiatu, tak? Są spotkania z znakomitymi autorami, później są koncerty, ludzie przynoszą książki, wszyscy bawią się literaturą, że to jest po prostu fajne. Gdzie są moje książki, co przywiozłem do biblioteki? Pilnuję je, człowiek. Dobrze, jakby cały czas ta promocja kłobucka, promocja czytelnictwa trwa przez cały rok. Nie jest tylko ta impreza, bo są różne, nie wiem czy Państwo widzieli, było kiedyś taki Biblioteka Lubię to, gdzie pani Katarzyna Bonda jakby sama udzieliła swojej twarzy, że chodzimy do biblioteki, że biblioteki są sexy, że to nie jest miejsce, gdzie tylko czyta się książki, trzeba być cicho, tylko to jest miejsce w takich małych miejscowościach jak Kłobuck, jak najbardziej kulturotwórcze. No i jakby wymyśliłem kolejną taką rzecz razem z moim kolegą Filipem Antonowiczem, który tutaj jest, kwestionariusz ości. I jedno z tych pytań jest takie właśnie, żeby nawiązać do tej akcji i zapytać i ciebie Mariuszu, jakie jest twoje najciekawsze wspomnienie z biblioteką? O Kasi można było już przeczytać, bo Kasia ja jest... Będę odpowiadała, bo ale nie wiem, czy każdy przeczytał też, prawda? Nie, ale to już niech sobie wejdzie na twoją stronę. Ta lajka, tak. Lajk za złotówkę. Mariusz, ty się popisz. Proszę Państwa, to dobrze, to ja Państwu opowiem. Otóż w Łomży byłem w Łomży w maju. To ma pewne znaczenie, zaraz Państwo zrozumiecie jakie. Przyjechałem tak, pogoda brzydka jak na maj, wyjątkowo paskudnie było. Nie był to stan flow jakiś u mnie nadzwyczajny wówczas. No bo będzie, że dzisiaj będzie. Jest. I słuchajcie, wchodzę do tej biblioteki, a tam siedzi szefowa i jej kumpela. I to wszystko, cały skład, który tam przyszedł na to spotkanie. Proszę Państwa, mi się zdarzyło w różnych okolicznościach przyrody odbywać spotkania, więc ja nie jestem tutaj w żaden sposób uczulony na kwestie frekwencji. Zresztą wiele lat temu mój mentor Mar-
Marcin Świetlicki nauczył mnie jednego dobrego zdania, mianowicie w czasach świetności zespołu Świetlicki mówi tak, słuchaj, zapełniam każdą salę w Polsce. Do 12 osób. Ja się tego generalnie rzecz biorąc trzymam. Natomiast proszę Państwa, o co, do czego zbierzam? Odbyliśmy bardzo taką sympatyczną rozmowę i potem szefowa mówi tak. No Panie Mariuszu, no jaki plan? To spotkanie miało być w kwietniu, ale katastrofa była i żałoba narodowa. I ja musiałam z Panem odwołać to spotkanie. A teraz jest już maj i wszystkie nasze czytelniczki są w sanatorium. I to jest jedno z moich lepszych doświadczeń, na jakie trafiłem. Akurat w tym samym miesiącu trafiło się dosyć zbliżone, jeżeli chodzi o jakość, by tak powiedzieć, i moc, ponieważ przyjechałem do biblioteki i jak wszedłem, to myślałem, że jest tam konkurs na taki casting na Pannę Marple. No taka średnia wieku 80 kilka mniej więcej, 10 czytelniczek i wiedziałem, że coś będzie nie halo. I w pewnym momencie jedna z nich wyjmuje taki zeszyt 96-kartkowy w kratkę, bardzo gęsto zapisany. Otwiera ten zeszyt i zaczyna czytać fragmenty z moich utworów. I pisze, i mówi tak, proszę pana, pisze pan, że na stronie tej a tej to ten bohater zrobił to, a to o co panu właściwie chodziło? A gdzie ja tam pamiętam, co mój bohater zrobił na której stronie, naprawdę. Uwierzcie mi, po prostu wyszedłem stamtąd przemaglowany i spocony jak szczur po tym przepytywaniu i spotkaniu, ale kobieta miała cały zbrulion zapisany po prostu z wypisami. To coś, trochę bałem się, tak jak Ościu się bał podejść, tak jak bałem się poprosić, żeby mi dała ten brulion, naprawdę. Ale uwierzcie mi, mam bardzo dużo różnych tego rodzaju doświadczeń. No niektóre są rzeczywiście, mocna psychodelia ogólnie. Ja nadal tutaj się szykuję na ten bukier włosów i laleczkę wódu psychofaństwa, właśnie odnośnie psychofanów. Ale ja wiem, jaką bukier laleczkę. Fuuu, jego już mam. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo to jest tak, że jak się jest zawodowcem, czyli pisze się dużo książek, to po napisaniu każdej książki pisarz musi się zresetować. Czyli właściwie musi zapomnieć wszystko, co było poprzednie. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem, jak ma Mariusz. I a propos tej pani, tego co powiedziałeś, to akurat ja mam, ja po pierwsze zapełniam salę, a więcej niż 12 osób. No i ostatnio byłam nie w bibliotece, natomiast byłam w księgarni, no z okazji promocji powiedziałabym, książki nowej. Ja mam świadomości tego, że jakby ktoś, czytelnik ma, wiecie, niektórzy czytelnicy mają taki stosunek do niektórych powieści, taki, powiedziałabym, raczej wręcz parareligijny. To znaczy, ja napisałam taką książkę, która się rozgrywa w Katowicach. Spotkanie miało miejsce w tej książce, to jest książka pod tytułem Tylko martwi nie kłamią. I dużą rolę odgrywa tam taka kamienica Kaiserhof. A ta kamienica ma swoją historię i jakby tak się złożyło, że to spotkanie znajdowało się dokładnie w tym miejscu, na Stawowej, ta księgarnia, gdzie byłam, była dokładnie w tym miejscu. Wobec czego na to spotkanie przyszła cała masa autentycznych fanów dokładnie tej książki, mimo iż byłam z promocją zupełnie inną książką. I było bardzo dużo osób, oni zadawali bardzo szczegółowe pytania. Rzeczy dotyczy na przykład jakichś tam podziemi tej kamienicy, gdzie ja dopadłam dawno temu, ponieważ ja wykonuję bardzo szczegółową dokumentację i bardzo precyzyjnie ustawiam ten świat przedstawiony w konkretnych miejscach, że właściwie można robić wycieczki i tak dalej, i badać jakby te przestrzenie. Ale to była moja, nie wiem, jedna trzecia czy tam któraś czwarta książka, w każdym razie już naprawdę nie pamiętam prawie nic z tej opowieści. Nie pamiętam takich szczegółów, chociaż pamiętam, że jak robiłam dokumentację, to sprawiało mi to dużo radości i było to dosyć trudne. I oni zadawali takie, wiecie, pytania bardzo szczegółowe, tak mniej więcej jak Mariusz opowiada, że pani z brulionem była. I podczas kolejnego tego pytania demaskuję się, że ja już właściwie i w pewnym momencie wstaje taka pani, w ogóle taka zbulwersowana, z taką osobą pretensją, mówi: czy pani naprawdę tą książkę napisała? Ja mam nadzieję, że nikt z Państwa nie ma brulionu. Jak się zacząłem rozglądać dosyć tak nerwowo, ale nie zauważyłem. Natomiast
No bywają takie przypadki. W Opolu pamiętam, proszę Państwa, w pewnym momencie staje taki starszy jegomość i mówi: Panie Czubar, Pan napisał, że w składzie Odry Opole w latach 60. grał Gajda. Pan dobrze napisał, grał Gajda. Ale Pan napisał, że on grał w ataku. Otóż, drogi Panie, on nigdy nie grał w ataku. On był pomocnikiem. I tu była dłuższa opowieść o Odrze Opole lat 60. I facet się ewidentnie nakręcał i puenta już z taką wyraźną złością była taka: a na przyszłość, jak Pan sprawdza składy drużyn piłkarskich, niech Pan to robi starannie. I proszę Państwa, tutaj Kasia mówiła o kwestiach dokumentacji i o kwestiach właśnie. Dlaczego należymy do autorów? Ja zresztą uważam, że porządnego autora kryminału po szczególe się poznaje, po detalu się poznaje, po takich tych drobiazgach. Między innymi my dlatego robimy tak dokładną, a nawet obsesyjną może niekiedy dokumentację, ponieważ my cały czas mamy poczucie, jakby to powiedzieć, no tego grania w defensywie, to znaczy tego, że my musimy się być może już nie dobijać tak bardzo, powiedzmy sobie, o wzgląd czytelnika polskiego, ale rzeczywiście tego światowego tak, prawda? Ale więc nie, ale to świadczy o szacunku do czytelnika. Dobrze, również, tak, zgoda. Ale jednocześnie mamy poczucie takie, że my musimy zrobić, sprawdzić 5 razy więcej niż inni. W tym sensie, rozumiesz, o co ale też, chodzi? No po prostu najzwyczajniej w świecie, jak pisze się każdą kolejną książkę, no to potrzebujemy nowej krwi, nowych danych. I trzeba ruszyć w miasto, ruszyć w pole i zebrać je. I jakby, gdybym pisała o samobójstwie mojej matki, alkoholizmie mojego wujka, o własnej depresji i pisałabym snuja. Czyli pracowałabym gdzieś tam na swoich bebechach. Tak, bebechach. I za każdym razem pisałabym o tym samym, o tym, jak życie jest trudne i życie to nie hula hop, tak? Jakby to po prostu byłaby to cały czas ta sama opowieść, ale nie chcę tego robić, tak? Jakby chcę za każdym razem czytelnikowi dawać gorący, tylko ekskluzywny towar, że przeczytacie tylko te rzeczy u mnie, tak? Przerwałam ci, mów. Tak, ale chciałem powiedzieć o tym, że naprawdę nie zdajecie Państwo sobie sprawy, jak czytelnika, albo właśnie odwrotnie, zdajecie, zaraz się okaże, może zdajecie sobie sprawę, jak łatwo czytelnika wyprowadzić z równowagi, dlatego że wystarczy byle drobiazg i byle szczegół, żeby czytelnik, jakby to powiedzieć, stracił to poczucie przywiązania do świata i autora, który mu ten świat właśnie przed chwilą próbował zbudować, tak? Ja pamiętam, to naprawdę wstrząsające, jeszcze w czasach, kiedy pracowałem jako dziennikarz, idę i trzymam pod pachą w redakcji powieść jakiego Wilbura Smitha, jest taki dosyć popularny autor, i idzie nasz kolega z działu graficznego, patrzy tak na mnie, zmrużył oczy, popatrzył na tego wcześniej Wilbura Smitha i mówi: czytałeś to? Ja mówię: nie. On mówi: ty nie czytaj, to gówno. A ja mówię: dlaczego? On mi wyrywa książkę i zobacz, tu na stronie 52 jest napisane, że helikopter, i tu jest specyfikacja tego helikoptera tam, Alfa 400 łamane przez coś, osiąga pułap taki a taki. Otóż to prawda, on osiąga zupełnie inny. I teraz, proszę Państwa, co się zdarzyło? Zdarzyło się tak. Raz czytelnik stracił zaufanie do autora, ponieważ helikopter Alfa łamany przez coś tam osiąga inny pułap. Aha, potem się okazało, że ten mój kolega pisze do magazynów historycznych recenzje z takich dosyć osobliwych książek typu Niemieckie Panzerfausty podczas bitwy o Kursk. No i ogólnie się specjalizuje w takich historiach. Ale naprawdę, proszę Państwa, nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, to znaczy na jakiego czytelnika trafisz i co może go wytrącić z równowagi. Dlatego pisarz powinien być 4 razy bardziej święty nawet swoich ekspertów i jeszcze po nich sprawdzać tak naprawdę rozmaite rzeczy. A mamy na przykład takich ekspertów, zresztą mamy tych samych, bo to są policjanci z Piły, że jak jednego pytam o zdanie, on jeden mi mówi coś innego, a drugi mówi nie. Tamto, co on ci powiedział, to są bzdety, to jest nieprawda, to jest właśnie taki tak. Kto ci takich bzdur naopowiadał? Tak, a ja mówię, Leszek mi naopowiadał, no i jakby to jest ten drugi. Ja bardzo lubię na przykład listy od czytelników, ponieważ czytelnicy, utrzymuję z nimi dosyć bliski kontakt, zarówno w mediach społecznościowych, jak i podałam swojego maila, możecie do mnie napisać, jak na przykład wam się książka nie podoba, ja z przyjemnością przeczytam taki mail. O co chodzi? Piszą do mnie czytelnicy i uważam to za najwyższy zaszczyt, dlatego że to, że ktoś chwali was, to jest nic. Natomiast jeżeli czytelnik zada sobie trud i znajdzie błąd,
albo znajdzie coś, co według niego się nie zgadza, to znaczy, że to jest prawdziwy wasz czytelnik, że to jest wasz wierny czytelnik. I nie mówiąc już o tym, że to znalazł, to jeszcze chciało mu się napisać. Ostatnio na przykład napisał do mnie facet, no i w punktach tam mi wylicza, jaka to jest wspaniała książka, która dotyczyła pierwszej części tetralogii Saszy, czyli Pochłania, czyli mówi: no, ale pani Kasiu, niestety, bo wie pani, ja pracowałam 65 lat w Polmosie i pani napisała, że małpki mają 0,25, a one mają 0,20. Rozumiecie? Ja sprawdzimy to dzisiaj jeszcze. To są tego typu rzeczy i to jest właściwie, to jest też tak, że wiecie, przeszła ta książka przez 6 osób, tak? Przez redaktorów, przez korektorów, przez całą masę ludzi, to wszystko przeszło. Nikt tego nie zauważył, a czytelnik to zauważył. Takich rzeczy mamy mnóstwo i ja potem wszystkie te elementy zgłaszam i przy dodrukach staram się poprawiać. Uważam, że to jest naszym obowiązkiem, bo chociaż wykonujemy bardzo precyzyjną dokumentację i taki research, który dotyczy zarówno lokacji, merytorycznych spraw, konsultacji kryminalistycznych i całej masy rzeczy, na przykład w okularniku historycznych, to po prostu mamy prawo się też pomylić, ponieważ jednak piszemy fikcję literacką i no wiecie, ja tak naprawdę na niczym się nie znam, to on to chociaż jest profesorem, a ja to na niczym się nie znam, wobec wszystko muszę zdobyć sama i za każdym razem jak wybiorę jakąś dziedzinę, no to ją muszę zgromadzić, muszę masę krytyczną, muszę ją najpierw poznać, żeby móc o tym pisać. Ja się znam na piłce nożnej, ale sami widzicie jak. To jeszcze tak jakby... Ostatnie moje pytanie i oddam Państwu głos, jeśli będą Państwo jakieś pytania, ale w Polsce jest coraz więcej imprez, znaczy jakieś imprezy literackich, tak? Jest Kryminalna Piła, w Kłobucku mamy Wskierę Kulturę, w Częstochowie są Literackie Poniedziałki, jest Festiwal Dekonstrukcji Słowa, na którym Maria myślę, że będzie niedługo gościem. Także jest co? Ja bardzo chciałbym być, ponieważ wydawało mi się, jak usłyszałem, że istnieje festiwal dekonstrukcji słowa, że to się tam trzeba przyjechać i mówić tak, żeby nikt nic nie zrozumiał. I wtedy jest dekonstrukcja słowa. Przynajmniej. Ale mamy tutaj reprezentację. Ja wiem, ale zasięgnąłem języka u bardzo dobrego zresztą pisarza, dobrze, że kryminałów nie pisze, Krzysztofa Wargi. A on mówi, co ty? Mówi, byłem tam, siedziałem z piwem i nie było żadnej dekonstrukcji. Także troszkę jakby tak odetchnąłem ogólnie rzecz biorąc i z większą sympatią na was spojrzałem. Bo myślałem, że wy od Nike jesteście nagrody tam ogólnie i że tak lubicie. Ale nie są? Nie, chyba nie. Ale to czego zmierzam, że jest całkiem nieźle, że ludzie potrzebują takich imprez, żeby spotkać się z autorami, których szanują i po prostu jest tego coraz więcej w Polsce. No to jest nie tylko, tak, to jest w dodatku w ten sposób, że zwróćcie Państwo uwagę, że w tej chwili właściwie każde wydawnictwo, a przynajmniej każde z tych wydawnictw znaczących na rynku ma albo swoją odnogę kryminalną, coś w rodzaju takiej podserii, prawda? Albo przynajmniej ma takich autorów, no bo chyba akurat Muza nie ma podserii, prawda? Ja jestem, ja na wszystkim wystarczam. Natomiast mają serię sponsor po prostu. Nie, no mają mniej ile metra, tak? Ale Lewacza nikt nie zna, bo się nawet nie roześmieje. O Jezus, po prostu jedna osoba tak. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ruch na tym rynku jest dosyć duży, tak? Jeżeli chodzi o imprezy również, tak? To znaczy w tej chwili, a można by było do tego dodać jeszcze Włocławek, który organizuje swoją własną imprezę, będzie teraz trzecia edycja na jesieni. Poznań rusza ze swoim własnym festiwalem, też jesienią kryminalnym. Także no po prostu za chwilę zrobi się tak, że... Nie będzie kiedy pisać, bo będzie wszędzie jeździć. Jak dobrze pójdzie, tak, to będziemy po prostu mieli obstawiany cały rok. Także ja bym chciał zaznaczyć, że Kłobuck pomimo swojej wielkości jest 3 kroki do przodu. Już tutaj działamy, a Poznań dopiero planuje. No oczywiście, że no zawsze tak było. Wiadomo, dlatego to jest. Cóż, no ja bym chciał, nie wiem, jeśli ktoś miał jakieś pytanie... Śmiało, bardzo prosimy. Proszę. O, to pan co znalazł metra. Ja myślę, że najdrogą Kurtus jeszcze przed państwem. Mam trzy pytania, bo staram się szybko, żeby nie zanudzić. Pierwsze do pani Katarzyny Bondy, bo tutaj mówiliśmy o tym, że kryminał to ma nie być sumien, ma się dobrze czytać, bo ma być dobrze zrobiony. No ale z drugiej strony w tej ostatniej książce też postaram się nie spoilerować za bardzo. Że nie był to snój, tak? Nie był zdecydowanie, natomiast były tam bardzo poważne historie. Mówię o tym wątku relacji Polaków i Białorusinów, prawda?
Czyli z jednej strony mamy kryminał, literaturę gatunkową, rozrywkową, no chyba nie należy bać się tego słowa, a z drugiej strony no, temat jak zbój, trudny i taki no, bardzo dotykający wielu osób. Nie ma sprzeczności z tym trochę? No dziękuję za to pytanie. To jest tak, że ja zanim to zrobiłam, bo rzeczywiście w okularniku, dlatego on jest taki gruby, nie dlatego, że chciałam, żeby był snujem i żeby tam nad gniewnem było w środku, tylko do środka jest złożona powieść historyczna właściwie. I to, o czym pan mówi, wahałam się, kiedy znalazłam, bo to jest tak, że jakby powieść kryminalna, po pierwsze zacznijmy od tego, ona się cały czas puchnie, cały czas się rozrasta, ten gatunek cały czas jeszcze da się go rozszerzyć i upchnąć do środka coraz więcej rzeczy. Ja zawsze mówię, że powieść kryminalna w dzisiejszych czasach jest właściwie odpowiednikiem tej XIX-wiecznej powieści. Właściwie można powiedzieć, że no, to jest coś takiego, co plus zrobił z lalką, tak? Że rzeczywiście mamy powieść realistyczną i możemy dziś wędrować po ulicach tego miasta, które jest tam opisane. Jeśli chodzi o okularnika, miałam wahania, ponieważ już i tak rozsadziłam gatunek i już moje książki naprawdę są kilkakrotnie grubsze od książek kolegów, a tutaj okazywało się, że będzie jeszcze więcej postaci. Natomiast stwierdziłam, że muszę to zrobić, dlatego że to jest tak, że wybieram miejsce akcji. Akurat w tym przypadku wybrałam, bo to jest druga część Ziemia, wybrałam Hajnówkę. I wiecie, ja wychodzę z założenia, że ta konkretna historia może się rozegrać tylko i wyłącznie tutaj. Czyli na przykład gdybym postanowiła osadzić akcję w Kłobucku, to bym tutaj przyjechała na dokumentację i bym rozmawiała z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, bym zbadała, co się tutaj dzieje, jak to realnie wygląda, jaka jest przestrzeń, gdzie macie przestrzeń industrialną, gdzie macie tory, gdzie macie rzekę, gdzie mogę położyć trupa, ale gdzie też mogą mieszkać konkretne osoby, które będą występowały w tej fabule. Jak się rozmawia z ludźmi, to po prostu wychodzą takie elementy, często na przykład historyczne, jakby to jest niepowtarzalne, to jest nieprawda, że jesteśmy homogenicznym społeczeństwem. Każdy region ma swoją specyfikę. I natrafiłam na historię pogromu wsi prawosławnych dokonanych przez żołnierza, oddział jednego z żołnierzy wypędnych Romualda Rajsa Burego. O tym pan mówił. I jakby cały czas odbijałam się od tej historii, która jakby cały czas jest żywa i cały czas jest taką bombą pod stołem, która w każdej chwili może wybuchnąć i generuje antagonizmy współcześnie, mimo iż do tego pogromu doszło w 1946 roku. A do dziś ona promieniuje na współczesność, na relacje tych ludzi, na różne sytuacje. I kiedy po raz kolejny, kiedy po raz trzeci, piąty raz natrafiłam na tą opowieść, to myślę sobie, no nie, no muszę ją zgłębić. Więc pojechałam do IPN-u, przeczytałam te 20 parę tomów akt. I w trakcie tej dokumentacji odkryłam, że jestem potomkinią kobiety, która zginęła w tym pogromie. Mówiono mi od dzieciństwa, moja mama była sierotą, ponieważ jej mama została, jak mi mówiono, zestrzelona przez niemiecki czołg. Okazuje się, że to jest nieprawda. Pan sobie wyobrazi tą sytuację, mnie, gdzie ja po tylu latach przychodzę, żeby robić dokumentację do książki, a właściwie żeby tylko sprawdzić historię Burego, bo tak to jest tam nazywane. I odkrywa pan coś takiego. Pod panem się grunt, zapewniam pana, usuwa spod stóp. Ja ledwie się pozbierałam z tego. I na początku myślałam, że to jest opowieść na zupełnie inną historię, tak, na inną książkę, na bardzo poważną książkę. A z drugiej strony sobie myślę, dlaczego? Dlaczego mam tego nie zrobić? Pierwszy raz podjęłam taką decyzję, że włożyłam właściwie autobiograficzny element do opowieści kryminalnej, bo zwykle staram się wyabstrahować tą przestrzeń z kryminału, ponieważ zasada jest prosta, kryminał ma być gatunkiem i tak jak pan powiedział, ja robię w show biznesie, czyli działam dla rozrywki. A nie po to, żeby opowiadać, jaka to ja jestem artystka, tak? I tutaj zrobiłam wyjątek i świadomie rozsadziłam jeszcze bardziej ten gatunek. I wyobraźcie sobie, że jakby to zadziałało pozytywnie, ponieważ książka faktem jest, że jest gruba. Ma 845 stron, ale już przed sprzedaży była bestsellerem. Wcale to nikomu nie przeszkadzało, że ona jest taka gruba. Najważniejsze było to, że jest tam ten nerw, ten emocjonalny, włożony przeze mnie przekaz, ponieważ nie przeczytacie tam mojej historii. Natomiast te emocje, które miałam, udało mi się je jakby przekuć w atut, rozumie pan? I stąd jakby taka decyzja, być może jednorazowa i być może nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Dlatego też uważam, że Okularnik jest specyficzną moją książką, bardzo mi bliską w gruncie rzeczy, ale jednocześnie trudną dla mnie był do pisania, ponieważ no, przez te elementy osobiste no, mało co się nie wykończyło rzeczywiście fizycznie
pod koniec miałam problemy z okiem. Nie będę już to, o tym opowiadać, bo w każdym razie bałam się na początku, że oko mi latało. Myślałam, że jak pojadę na spotkanie autorskie, to czytelnicy pomyślą, że ja do tego pana mrugam. A potem się okazało, że się pogarsza. Musiałam jechać na ostry dyżur, to mi dali jakiś antybiotyk i mi doktor powiedział, że mam zakaz siedzenia przed komputerem, a ja miałam jeszcze 15 scen do napisania. No więc trochę odpoczęłam, a potem myślę, no nie, nie mogę, muszę napisać. No i się skończyło bardzo poważnie i cały oczodół miałam zainfekowany, ale generalnie jakby pamiętam, że żartowałam jeszcze, mówię, wie pan, popisałam taką książkę pod tytułem Okularnik. A potem mówię, a wie pan, wcześniej pisałam taką książkę Pochłaniacz. Cieszę się, że mi nosa nie urwało. Także on mówi, jak jeszcze pani żartuje, to znaczy, że jeszcze pani będzie żyć, nie? No właśnie do tego ten wątek pytałem, bo no, czuję się, że on jest ważny, prawda? Drugie pytanie mam do pana Mariusza, bo znowu nie chciałbym spoilerować, ale końcówka piątego Beatlesa jest taka, że Beatlesa, że no ja mam wrażenie, że pan ma trochę dość tego Rudolfa Hańca. Tylko proszę mi mówić, że listonosz tutaj zamienił. Czy stawiał je pan w kłopotliwej sytuacji mocno na to? Ja wiem, że to wydawnictwo i ten kontrakt, ale no trochę można mieć takie wrażenie, prawda? Te drzewa, które się zbliżają. Ja mogę powiedzieć tyle, no jestem w tym szczęśliwym położeniu, naprawdę. I teraz to mówię bez żadnej kokieterii, że chciałem tak to napisać, a mało tego, właściwie nie do końca sam wiem, co stało się z moim bohaterem. I proszę mi wierzyć, że to jest całkiem dobre uczucie. Ja naprawdę nie wiem, co się z nim stało. Ja się spróbuję dowiedzieć, ale ja w tym momencie nie wiem, co się z nim stało. Czy zginął, czy nie zginął, czy prawda? Natomiast, no, jakby to powiedzieć, nie przypadkiem taką zrobiłem kodę tej powieści, że ona ma... jest właściwie taką, w zawieszeniu, bez jakiegoś domknięcia czy zamknięcia, jak to te losy tego mojego głównego bohatera się potoczyły. Jakby chciałem, żeby po prostu suspens był zwyczajnie wpisany w kodę tej powieści. Niech również sama koda będzie pewnego rodzaju suspensem. I tyle, tak? Zresztą jak być może państwo zobaczycie, tam trochę jest w tym piątym Beatlesie takich zabiegów z narracją, sposobem opowiadania tej całej historii, która nie jest taka jednoznaczna, bo mi też chodziło o to, żeby troszeczkę takimi środkami, żeby sam sposób opowiadania był pewnym kluczem, czy w ogóle to, że my jako ludzie jesteśmy ludźmi narracyjnymi, ludźmi opowiadającymi różne historie, z których niektóre są prawdziwe, a niektóre nie, żeby to był też jakiś taki dodatkowy klucz interpretacyjny, no bo ja jednak może nie w Goncourtów, ale w Tonikę celuję cały czas, także tak chciałem. Krótko mówiąc, jestem szczęśliwym człowiekiem, nie wiem, co się stało do końca z moim bohaterem. Mogę powiedzieć tylu. Mam lukę między rokiem 2012 a 2014, ponieważ mój kontrakt z wydawnictwem zobowiązuje mnie do jeszcze jednej powieści. W związku z tym, nie ożywiając bohatera, mogę umieścić książkę między rokiem 2012 a rokiem 2014 i też będzie dobrze. No chyba, że wydawnictwo upadnie. Dobra, już nudzę trochę teraz, dobra, będzie spoiler, pozwoliliście, żebyśmy się czepiali trochę, więc ja się będę czepiał. W tej okularniku jest też taki wątek, pojawia się tam taka postać. Ta postać nazywa się Robert Ość. Ta postać ma brodę, ta postać jest takim hipsterem, społecznikiem, o ile tam tę frazę dobrze pamiętam. Ta postać pracuje w pizzerii, otóż to jest nieprawda. Znaczy nieprawda już od mniej więcej tygodnia, ponieważ Robert Ość jest pracownikiem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Częstochowy i to jest ten pierwszy krok do tego ministerstwa. No nie wiem, co powiedzieć z tym przedmiotem, bardzo się cieszę. Ty odpowiedziałam to pytanie. To jest kryminał i to jest fikcja literacka. Tak się odpowiada, brawo, super. Uczę się od najlepszych. No nie wiem, ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Dekonstrukcja będzie.
Można powiedzieć. Chciałam się zapytać, a propos tego, co pani mówiła o rozpychaniu tych kryminałów. Nie, to do państwa razem. Bo ja jestem fanką Henninga Mankella i jego kryminałów, których on w ramy powieści kryminalnej wpycha całe tło społeczno-gospodarczo-polityczne, swoje frustracje, swoje uwagi na temat wtedy jego współczesnej Szwecji. I chciałam zapytać, czy właśnie ostatecznie jednak państwo uważają, że warto te kryminały, które są jakimś tam materiałem rozrywkowym, rozpychać o te dodatkowe obserwacje, poglądy, to uwagi. Czy nie? Czy wtedy straci się czytelników? Znaczy, ja jestem z całym sercem za. Osobiście nad Mankella przedkładam Nessera. Zdecydowanie, a zwłaszcza serię Barbarotti. Czy państwo macie w bibliotece Håkana Nessera? Tak, Człowiek bez psa na pewno. Tak, Człowiek bez psa moja... Tak? Do ty. Zdecydowanie znacznie lepszy. Mankell jest dosyć, powiedziałabym, schematyczny. W każdej powieści jest właściwie to samo, a Nesser jest genialną po prostu postacią, jak ja to mówię, pożyczam od tego gościa twarz pisarską, dlatego że każda jego książka jest inna. I na tyle facet ryzykuje. Zaraz odpowiem na pani pytanie. Na tyle facet ryzykuje, co mi się strasznie podoba, że ryzykuje do tego stopnia, że może ta książka się nie spodobać przez trudność kompozycyjną. Albo używa jakichś elementów takich strukturalnych, które są niezrozumiałe. I idzie kilka kroków naprzód i zmusza czytelnika do tego, żeby on mu dorównał. To mi się strasznie podoba. Ale mimo iż pani się wydaje, że to jest taka mała prosta dygresja, to jest nieprawda, dlatego że ja uważam, że powieść kryminalna wcale nie musi być schematyczna, nie musi być krzyżówkową szaradą. Już skończyły się czasy. To jest moje osobiste zdanie, zaraz usłyszę pani przeciwne. Gdzie jest krzyżówka i wychodzi nam hasło, czyli to jest nazwisko mordercy. Jestem zdecydowanie przeciw. To się sprawdzało w czasach, kiedy żyła Agatha Christie, kiedy żył Chandler, gdzie były zupełnie inne jakby realia. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Mamy po prostu media, które skupiają się głównie na newsie. Wszystko dzieje się szybko, mamy internet, wszystko trafia do sieci. To, co dzisiaj ja mówię, ktoś nagra to komórką, wrzuci do sieci i to już funkcjonuje. Nie potrzeba właściwie nawet mieć wykształcenia, żeby być dziennikarzem, ani fotografem, ani kimś takim. I efekt jest taki, że żyjemy w takich czasach, gdzie jest szum medialny, gdzie jesteśmy atakowani informacją, gdzie już nawet dziennikarze z papierowi, czyli ci, którzy kiedyś się najbardziej wgłębiali w temat, nie zajmują się, nie zgłębiają tematu, nie ma nawet reportażu, bo jest tylko duży format, właściwie nie ma. Nie wiem, jak u was wygląda w waszej prasie, ale jeśli chodzi o ogólnopolskie media, no to po prostu nie ma miejsca, gdzie byłby pogłębiony reportaż. Efekt jest taki, że my... Dokładnie, brawo. Książka przejęła tą rolę. I dlatego powieść kryminalna jest najbardziej demokratycznym gatunkiem. Po pierwsze dlatego, że czytają go, moje książki czytają zarówno gimnazjaliści, ja zawsze pytam, czy mama ci pozwala, bo tam wiecie, u mnie się dosyć ostro dzieje i brzydkie słowa czasem bywają, ale czytają je, piszą do mnie, maturzyści piszą pracę i robią różne testy na podstawie moich książek. Kolejne generacje, aż wręcz seniorzy, i to jest książka dla każdego. Dlatego właśnie. Dlatego jestem za tym, żeby jak najbardziej rozsadzać. Dlatego też włożyłam do środka nawet powieść historyczną i mówię o nacjonalizmach i o czystości krwi, i mówię o faszyzmie, i mówię o tym, jak wygląda sprawa żołnierzy wyklętych i tych wszystkich innych historii. Jakby uważam, że jest na to miejsce. Podobnie, jak jest miejsce dla powieści, które hołdują tej zasadzie pierwotnej, gdzie idą w górę rzeki, tak? gdzie rzeczywiście dla nich najważniejsza, dla autora jest to najważniejsza ta intryga, zagadka, ja niczego więcej nie potrzebuję, wręcz rezygnuję ze świata. I to jest moja odpowiedź, to jest moja opinia i ja ją podzielam. Ja to nawet o Beatlesach nie potrafię powieści napisać. Tak? Natomiast proszę państwa, ja bym powiedział tak, po pierwsze, to nie zupełnie, bo Mankell jest bardzo nierównym pisarzem, Nesser nawiasem mówiąc też. Ale pochwaliłam go, tak? Właśnie to jest świetne. Ale nie w tym rzecz. Chodzi mi o to, że powiedzmy takie powieści jak Okrok albo Piąta kobieta, to jest absolutny majstersztyk. Ale już na przykład coś takiego jak Chińczyk nie daje się tego czytać, z bardzo prostego powodu. Nie daje się tego czytać, ponieważ jest to traktat politologiczny dotyczący losów świata i tego, jak to się potoczy geopolityka w XXI wieku, włożone w ramy kryminału. Dokładnie dlatego. To znaczy,
tutaj mamy... No nie udało się, mówiąc krótko, tak? Jest to wyjątkowo na przykład nieudana opowieść, więc to też zależy, bo czasem się udaje, a czasem się nie udaje. To znaczy, to nie jest tak, że wtłoczenie problematyki społecznej gwarantuje to, że otrzymujemy dobrą opowieść, czy tam społecznej, politologicznej, jakiejkolwiek innej. Czasem tak, czasem nie, w zależności od tego... Jak jest splecione z intrygą, to... W zależności od tego, jak to zostanie wykonane, mówiąc na krótko, tak? Czy warto? Jeżeli ktoś czuje bluesa i rzeczywiście robi to z pełnym przekonaniem, że chce zabrać głos w ważnej kwestii społecznej, albo okoliczności biograficzne, tak jak w przypadku tym, o którym mówi Kasia, no są imperatywem nakazującym wręcz, żeby tak zrobić, to oczywiście, że warto, bo często nie ma innego, nie ma wtedy już odwrotu, nie ma innej możliwości. Natomiast jestem generalnie rzecz biorąc wrogiem takiej literatury, w którą się wtłacza tak zwany temat społeczny tylko po to, żeby był w niej temat społeczny, tak? To znaczy tylko po to, żeby... Bo to się czuje, mówiąc krótko. I nie będę publicznie o tym opowiadał, ale mógłbym podać takie przykłady, gdzie wyraźnie widać, że mamy ten temat, tak zwany wielki temat społeczny na doczepkę, troszeczkę taki doklejony i w gruncie rzeczy ta literatura znakomicie bez niego by się, a nawet jeszcze byłaby lepsza, gdyby się pozbyła tego tematu. To, co mnie niepokoi osobiście, to jest kwestia wartościowania literatury poprzez to, czy jest w niej temat społeczny, albo czy nie ma tematu społecznego. Mówiąc krótko, porobiło się tak, że krytyka literacka, zwróćcie Państwo uwagę, podobnie jak media, bardzo się zideologizowała. W tym sensie się bardzo zideologizowała, że w zależności od tego, czy książka trafi do krytyki politycznej, czy do Fronty, no to otrzyma taką bądź inną recenzję, ze względu na to, że podejmuje taki bądź inny ważki bądź nieważki temat. Już nie jest istotne, czy to jest dobrze napisane po prostu, czy to jest dobrze zrobiona literatura. Mówię o literackości tekstu, a jednak literackość jest pewną podstawową powinnością pisarza, którą powinien on... Mówiąc najprościej, powinien umieć składać zdania do kupy. No tyle, no. Ale to jest, przepraszam, podstawowa sprawa. No, a potem możemy sobie, a potem możemy sobie rozmawiać o tym, czy są ważkie tematy społeczne. Zdarzałaś troszeczkę. Nie na mnie mam. Nie. Ale ja na przykład chciałabym powiedzieć coś jeszcze innego. To znaczy, ja na przykład z drugiej strony jestem przeciwniczką tak zwanej literatury wydarzeniowej, gdzie pisarz, autor powieści kryminalnej, doskonale umie budować, konstruować fabułę i jest suspens, natomiast naprawdę nie umie pisać. I literacko to nie siedzi. I powinien się raczej zająć pisaniem scenariuszy filmowych. Bo dobry jest przebieg wydarzeń, natomiast jakby po prostu no, nie idzie, tak? Pamiętajmy o tym, że to jest jedna książka. Książka ma to do siebie, że ma również zachwycać. Jest, no. Ale czy ja cię przerywam? Tak. Chciałam zwrócić na to też uwagę, dlatego że jest cała masa takich tytułów, które teraz wchodzą, bo wydawcom się wydaje, oni po prostu, skoro kryminał żre, za przeproszeniem, czyli po prostu się to sprzedaje, kontraktują rzeczy, które są niedomyślane, niedopracowane. I w zapisie te osoby nie powinny zasługiwać na miano literata, pisarza, tylko powinny jeszcze troszeczkę popracować nad swoim warsztatem, mimo iż mają doskonałe pomysły, świetne. To myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, bo na pewno będą chcieli Państwo autograf pisarzy, a jeszcze... A to już nie ma więcej pytań? Ja się jeszcze chciałem zapytać. Jak wygląda Państwa taki pomysł na książkę ogólnie? Czy to jest taki grunt jasnego nieba, czy to jest wszystko przemyślane i ten po prostu ta książka kiełkuje i dorasta, czy ten pomysł jest taki, no, jak grunt jasnego nieba, jak wszystko ułożone tak, w głowie. Proszę Pana, ja mogę... To... Znaczy... Nie ma, proszę Pana, żadnego gromu to znaczy, nieba, tak? Może po pierwsze zacznijmy od tego. To ja od razu zaprotestuję, dlatego że nie ma czegoś takiego, to jest znowu po prostu te wszystkie weny, natchnienia. No Tomek, patrzę na Ciebie, no i chyba przyznasz mi rację, tak? Ja po prostu mam tego dosyć, tych wszystkich stereotypów, które jakby narosły wokół jakby tych wszystkich mitów, które narosły wokół naszego zawodu. To jest ciężka rzemieślnica praca, także fizyczna, gdzie Pana cztery litery bolą od siedzenia, tak?
gdzie pana gardło boli, bo pan musi gadać z różnymi konsultantami i pan musi wydrzeć pazurami, a nie chcą się dzielić wiedzą często. Trzeba sobie to wypracować, wychodzić i wymęczyć ich wszystkich. I najpierw jest taka robota. Najpierw trzeba odrobić swoje podejście palowe, też jest bardzo ważne, ponieważ człowiek musi zapłacić frycowe i wszystkie te inne rzeczy. I dopiero potem możemy mówić o zapisie. I jeśli chodzi o grom z jasnego nieba, owszem, zdarzają się czasem iluminacje, zwłaszcza pod koniec, wie pan, jak już 3/4 książki mam gotowe, to mi się czasem coś takiego zdarzy. A każda najlepsza fabuła, i to nie tylko rzecz dotyczy kryminału, bierze się z rzeczywistości. Jak my jeździmy na spotkania autorskie, jak jeżdżę teraz po kraju z promocją, z okularnikiem, to znajduję takie cudowne historie. Słuchajcie, przychodzą ludzie, mi opowiadają i ja zbieram to wszystko. Na moim twardym dysku nic nie ginie. Dworzec w Kłobucku. Na przykład wczoraj przychodzi, przepraszam, przedwczoraj przychodzi geodeta na spotkanie autorskie i mi opowiada, że on w ciągu ostatnich kilku lat miał przyjemność znaleźć 3 trupy. No i słuchajcie, najpierw zacznę natychmiast rozmawiać z geodetą, no i po prostu jakby to są cudowne historie. Zapewniam pana jeszcze raz, wszystko, każda najfajniejsza fabuła to jest pierwszy bodziec, to jest rzeczywistość. I tak było i z Lolitą Nabokowa, i tak było z Królową Południa Lewertego, i tak było z panią Bowary Roberta, tak? Jakby rozumie pan, to nie jest tylko kryminał. Apeluję do pana i do wszystkich, jakby zaprzestańcie takiego myślenia, ponieważ to najzwyczajniej w świecie, to jest po prostu nas to bawi, prawda? Tu się chyba ze mną zgodzisz. Ja wiem, czy to mnie bawi. Natomiast ja bym powiedział tak, tak, no... Nie jesteś w formie dzisiaj. Nie. Myślę, że... Nie, ja bym powiedział jeszcze tak może, że to też zależy od czego się... Znaczy, co traktujemy jako pewien punkt wyjścia. Ja generalnie jednak wychodzę z założenia, że punktem wyjścia to jest, a tak się składa, że raczej piszemy serię powieściową, tak? To nie jest tak, że mamy do czynienia z powieściami, które są jednoczęściowymi, tak zamkniętymi całościami. Tak zwanymi. Ale Grom z tego nieba ci się trafił? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli już miałbym powiedzieć o jakiejś takiej metodyce, to w moim przekonaniu podstawowa sprawa polega na tym, żeby dobrze skroić bohatera w tym gatunku, tak? To znaczy, żeby go dobrze wymyślić. Jednak, no umówmy się, chodzi o to, żeby ten nasz bohater wyróżniał się spośród zastępu, no dziesiątek tysięcy, setek tysięcy innych bardzo podobnych postaci, tak? Miał to coś, co sprawi, że ten czytelnik przywiąże się do tego naszego bohatera. Co to znaczy w gruncie rzeczy? To znaczy mniej więcej tyle, że my powinniśmy niespecjalnie przepadać za naszą postacią, bo jak my będziemy lubić naszego bohatera, no to będziemy go starać się chronić przed tym, żeby on nie wpadł w jakieś tam tarapaty i jakieś kłopoty. Nawet w jakiś taki sposób podświadomy, tak? To czytelnik jest od lubienia, albo ogólnie od jak pewnej empatii w stosunku do postaci, którą stworzyli. Natomiast my powinniśmy oczywiście mieć wobec niej jakieś tam z tym naszym bohaterem jakąś relację, ale nie przesadzajmy. Więc jeżeli coś bym traktował jako taką rzecz, taki punkt podparcia, bo też o tym, do tego jak rozumiem dotyczyło to pytanie, to bym wskazał na taką kreację bohatera jako tego, by tak powiedzieć, serca historii, która będzie tam rozpisana na części czy na kilka właśnie, prawda, rozmaitych tomów tej całej serii. A ona tylko nie, no nie, to jest rzeczywiście po prostu normalna fizyczna robota. A jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, dlatego że ja w ogóle uważam, że bohater nie jest najważniejszy. Jest najważniejszy z perspektywy czytelnika, ale z perspektywy pisarza co innego jest najważniejsze. Nie chodziło tylko o bohatera, ogólnie o cały zarys książki, tak? Znaczy, chodzi panu o to, jak pracujemy, że co? No nie, jak w ogóle się, czy pani po prostu, jeżeli pani tworzy już coś? Znaczy, no ja z całą pewnością robię bardzo szczegółowy konspekt plan. I on jest w punktach, w podpunktach, jest zwykle precyzyjny i nie pisze po kolei. Czyli na przykład tylko to mi umożliwia, że pisanie w taki sposób, żeby podrzucać czytelnikowi, że tak powiem, kartę, żeby on sobie sam tą talię ułożył. I inna rzecz to jest taka, że najzwyczajniej w świecie po prostu, wie pan, ja jestem tylko człowiekiem, dlaczego mam różne moce przerobowe i są sceny trudniejsze i sceny łatwiejsze.
I ten montaż dokonuje się zupełnie naturalnie, to znaczy ja po prostu, jeżeli pan ma szczegółowy plan, to pan się czuje bezpieczny, ponieważ oczywiście pisanie jednak jest działalnością tajemniczą i sekretną i nie wiadomo, dokąd pana to zaprowadzi. Właśnie dlatego należy mieć plan, konspekt bardzo szczegółowy, po to, żeby się nie zagubić. Bo i tak pan w trakcie będzie update'ował pewne rzeczy i je poprawiał. I pierwsza rzecz najważniejsza, to ja nie zaczynam od bohatera, bo jakby bohater jest tylko takim przewodnikiem po fabule. To jest po prostu ktoś, kto oprowadza czytelnika po tej przestrzeni, którą ja dla pana tworzę. A najważniejsze tak naprawdę to jest konfiguracja zabójca kontra ofiara. Jakby ten team jest najważniejszy i na tym się ustawia całą intrygę. Bohater tylko z perspektywy nakładki, nie? To jest taka rama fabularna, kaganiec, tak? I to wszystko. Dziękuję. No. Dobrze, to myślę, że skończymy. Zapraszam wszystkich również teraz na koncert w Liceum Patio, ale zanim się państwo rozejdą, chciałbym jeszcze zauważyć taką rzecz, że dzięki tej akcji udało się zebrać około 550 książek dla biblioteki, które zostały tutaj rozdawane po różnych jednostkach, nie tylko w Głogucku. Został uruchomiony też dział z audiobookami dla osób niewidomych i niedowidzących w pomieszczeniu obok, gdzie można wypuszczać zbiory specjalnie. Tak naprawdę zaproszenia zostały wysłane do wielu osób pełniące funkcje tutaj w mieście. Tak naprawdę widzę tylko dwie osoby, które reprezentują i apeluję do pana Andrzeja i do pana Aleksandra, żeby zwrócić uwagę, że biblioteka jest naprawdę ważnym miejscem. Wiem, że panowie są odważni i godnie reprezentują ten urząd, który mandat, który został państwu dany, bo widzimy, w jakich warunkach tutaj siedzimy. Tak? Od 4 lat walczymy, żeby ta czytelnia była wyremontowana, tak? Żeby to była czytelnia z prawdziwego zdarzenia. Także apeluję tutaj, żeby uwzględnić to w nadchodzącym budżecie, żeby wyremontować tą czytelnię. Będzie trudno przebić takie nazwiska, nie wiem, bo będziemy musieli zaprosić Nepal albo Nesera, ale myślę, że to nie jest wcale poziom taki wysoki jak wasz, ale... Neser to mój kolega, przyjedzie. No to jak Neser przyjedzie, to myślę, że fajnie może zabrać ze sobą Nesbo, ale... To, że ma autopromocję, jest po prostu... Lukier się leje po prostu strumieniami, ale to dopiero początek. Ale nie, bo chciałam powiedzieć jeszcze, bo naprawdę, to jest mój ukochany pisarz, mówię do tej pani, której poradziłam, żeby przeczytała. Tak do pani mówię. Bo wiecie, bo to jest tak, że doskonale rozumiem ludzi, którzy rzeczywiście potrafią przyjechać z daleka, żeby się spotkać ze swoim ulubionym pisarzem. I dlatego też tak wielkim szacunkiem darzę moich wiernych czytelników, ponieważ sama jestem oczywiście czytelniczką. Jak ostatnio na Festiwalu Kryminału we Wrocławiu był Hokany Nesser, to ja poszłam na jego spotkanie i powiedziałam, że go kocham, tak? Ale ja siedziałem i piłem piwo. Tak, ale to było tak, że słuchajcie, po prostu oczywiście bałam się tego, jakim jest facetem, bo znałam wszystkie jego książki, to co jest między wierszami, to wszystko wiemy o naszym kochanym autorze. Natomiast bałam się, że wiecie, okaże się jakimś bucem, rarogiem, jakimś, no po prostu złamie mi serce, no bo nie mogła tego znieść, przecież go uwielbiam. Okazało się, że jest świetny, z poczuciem humoru i wszystko jest tak, jak mu należy. Oczywiście miałam odwagi, głos mi drżał, tak jak Ościu twierdziłeś, że tobie drży, to ja po prostu tak mi ręce nie trzęsły, jak trzymałam ten mikrofon. No i słuchajcie, tak na samym końcu usiadłam tak, żeby mnie nie było widać, ale jak on był tak wspaniały, to wstałam i powiedziałam to. No i co? No i po prostu najzwyczajniej w świecie okazuje się, że to wszystko są normalni ludzie i po tym należy poznawać osobę, która rzeczywiście jest świadoma tego, co robi i nie jest żadnym, że tak powiem, bufonem, który będzie się sadził na buwie kogo. To tyle, chowa. Proszę Państwa, no ja muszę dodać, jak tutaj wspierając Ościa w jego apelach, chciałem, proszę Państwa, powiedzieć na koniec, że ja Hokana Nessera poznałem w roku 2009 w Budapeszcie, i tu uwaga, bo to jest dosyć zabawne, w Budapeszcie, podczas imprezy, która była zatytułowana, Crime Night, ale to Crime Night nie jest najważniejsze, ponieważ była to część imprezy nazywającej się Baltic Sea Festival, więc jeżeli Państwo możecie skojarzyć sobie jakoś tak geograficznie, to było to dosyć osobliwe. Ale rzeczywiście w takich oto okolicznościach poznałem Hokana Nessera, podtrzymują... Także na pewno przyjedzie do Kołobucka. Podtrzymują to, co mówi Kasia. Na pewno, jak już jesteście, to
bardzo sympatyczny koleś. Znaczy to jeszcze raz ja bym chciał podkreślić i podziękować panom tutaj radnym, że jesteście i że to jest dla was ważne, nie tylko wata cukrowa i festyny, gdzie jest 10 tysięcy ludzi, że jesteście tutaj z nami. Ja zawsze mówię, proszę państwa, że nie chcę zostać Beatą Kozidrak polskiego kryminału. To a propos ulubionych wykonawców podczas rozmaitych festynów. Także jeszcze raz dziękuję panu radnym i tutaj ekipie z Częstochowy, Festiwalowi Konstrukcji Słowa, że jesteście i że literatura jest dla was ważna i państwo, bo to miejsce jest dla was i korzystajcie z niego jak najczęściej. Ja sam powiem, że bywam tutaj od czasu do czasu, wchodzę, żeby się po prostu przywitać, niekoniecznie wypożyczyć książkę, bo pracuję tutaj wspaniali ludzie. Także zapraszam serdecznie do bibliotek, to fajne miejsca, a teraz trochę co rokowo w pizzerii Patio będzie blues, będą książki, będzie. Kasia to Hokana Nessera, oczywiście. Ja Bondę dosyć lubię. A poza tym... Mów. Nie, tak szczerze, to jeśli chodzi o najbardziej klasyczny kryminał, no to Czuba i Śledzce w Ogólnie, chociaż szybszego odmarzamy, uważam go za jednego z lepszych polskich autorów. Polecam Zygmunta, mimo wszystkiego. Polecam serdecznie oczywiście Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego, ktoś lubi retrokryminał, bo ja osobiście tak średnio. Natomiast jeśli chodzi o neomilicyjną powieść, to Ryszard Świdle, jeżeli państwo nie znacie, to warto się zainteresować, to jest ewenement na świecie, tak? Prawda? Nie ma niczego podobnego. Też piszę tutaj o okolicach. Tak, fajny jest bardzo facet, który się nazywa Piotr Głuchowski. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest bardziej taka powieść sensacyjna. A to ja nie lubię. Ja polecam serdecznie Gaję Grzegorzewską i ostatnią książkę Betonowy Pałac. Natomiast jest to dla ludzi o mocnych nerwach i dla osób, które nie lubią takiego języka dosyć wulgarnego, to odradzam niechętnie. Bo ja swojej mamie nie odważyłam się tego dać. Natomiast dla osób, które są na przykład dla ościa, to myślę, że jak najbardziej. Tak. To kogoś pominęłam? Wystarczy. Po co z konkurencji? Tak, no i oczywiście jest taka pisarka Bonda, taki krótko zakończy. Autopromocja. Dziękuję serdecznie, że byliście. To ten przykład gimnazjalistki właśnie.
Ja również dziękuję. Dziękuję serdecznie. Mm-hmm.